Panie i panowie, przyszedł czas, ale po raz kolejny zagrać Fortnite. I dzisiaj, moi kochani, zagramy tylko lód z budy joysticka challenge. No, skąd pomysł na taki challenge? Ponieważ wczoraj Epic Games do gry dodali nową miejscówkę, która wygląda jak wielkie murowisko i na niej stoi psia buda. A to jest buda mojego pieska joysticka. On generalnie już jest zlikowany w plikach gry i niedługo będzie jako nowy boss. Mityczny. Widzicie, jaki jest groźny? Dzisiaj razem z moim przyjacielem Smalczykiem postaramy się wygrać grę używając tylko i wyłącznie lutu właśnie z tej zbajerowanej miejscówki. Myślałem, że Epic Games już niczym nas nie zaskoczy. Oni wprowadzają do gry miejscówkę w kształcie psiej budy. To jest coś pięknego. Mi się wydaje, że ta miejscówka jest zapowiedzią nowego bossa, którym będzie Ant-Man. Bo jak dobrze widzicie, na misce, która znajduje się koło psiej budy, jest napisana nazwa Ant, czyli prawdopodobnie ten pies, który tam mieszka, nazywał się Ant, albo po prostu jest takie nawiązanie do superbohatera, który nazywa się Ant-Man. A co wy o tym wszystkim, moi drodzy, sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. A teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu. Te 5 osób wygrywa karnet bojowy. Gratuluję wam mordeczki, odezwijcie się do mnie na maila. Mail jest oczywiście w opisie. A w następnym odcinku, moi drodzy, też rozdamy 5 karnetów bojowych. Wystarczy teraz pod tym filmem napiszesz w komentarzu swój nick z gry Fortnite, zasubskrybujesz kanał i wpiszesz kod Farel w sklepie Fortnite. No i oczywiście wszystkich fanów zwierzątek zapraszam na pixieshop.pl po takie kurzackie koszulki z joystickiem. No spójrzcie, czy on nie jest podobny? No jest po prostu identyczny, identyczny. O, ty moja bestia. Ja już teraz, moi drodzy, nie przedłużam, bierzmy się za challenge. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, siemano. Siema, wariat. I nagrywamy dzisiaj challenge z nowej miejscówki. Nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, bo na razie mam na mapie ją zakrytą. Ale z tego, co ja widzę, tam stoi jakiś domek. To jest domek? Chata. Chata robaka. Chata robaka to jest buda psa, stary. Chyba. Czekaj, lecą chłopy w ogóle. Ale nawet dużo ich tu leci, jak na taką miejscówkę. Właśnie widzę, no. Jest rifcik po prawej, dobra. Nie wiem, gdzie są tam skrzynki, a gramy tylko lód z tej wielkiej chaty pieseła. Chłop ma broń, jest przypał. To jest jakieś w ogóle mrowisko. Wbijam do mrowiska. Ja to zabiłem. Co to jest, jakaś piłka? Ta, schowałem się za piłką. Co tu się dzieje? Chłop jakiś jest przede mną, gonię go. Uważaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie mam matsów, jak coś, uciekam. Tamten chłop chyba sam zginął. Zabiłem? Nie no, M-kę miał. Jesteś szef. Uciekam! Uciekam! Cię goni, uważaj, obchodzi cię, cofaj. Tak, serio? Nie no, ja myślałem, że on z tamtej pory. Najgorzej. Jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, tym razem na mapie psia buda jest. Nie wiem, o co chodziło w tamtym meczu, że jej nie było, ale okej. Nawet dwie. Dwie nawet pompy? Mam dla ciebie już pompę, tak. Dobra, ja już będę na dole w browisku, jak coś. Ja jeszcze tu lutuję. Ulepszona skrzynka. Serio? No to kozak, ja mam... fioletowy. Nie, zielo... Co ty jest? Gadasz? Patrz to... na mnie, patrz na mnie, ty, patrz na mnie. Kiedyś taki full wypas? To ja bym chciał tego. Możemy sobie zmienić na spokojnie miejscówkę. Stary, z tego co ja tutaj widzę, są jakieś jajka, są jakieś kamienie. Mi się wydaje, że to jest chyba mrowisko. Zobacz, to są normalnie jajka mrówki, które rozpaćkałem teraz. Trzy małe kewy? No a jak? Trzy małe kewy. Ej, nawet dobry lód. Same pompy. Czy odbijasz? Zobacz. Ta od psiej piłki. To jest psia piłka, która wpadła do mrowiska, stary. I tutaj mamy jakieś chemikalia. Prawdopodobnie to jest krew mrówek, wiesz? W tych fiolkach, a rozwaliłem już tą fiolkę. Jaki super bohater jest Ant-Man? Zobacz, ja, Anton. Ja gdzieś słyszałem, że Anton właśnie ma być wprowadzony w likach. To stary, no mi się wiem. Wydaje, że to na pewno będzie Ant-Man, no bo zobacz, jest wielka buda, my jesteśmy tacy malutcy. Coś pięknego. Rift jest. Pan. Jest też riftcik, no dokładnie. Lecimy tym riftem chyba po jakiś lód, co? Tutaj już chyba nic więcej nie znajdziemy. Szkoda, bo jakoś super mocno prylód tutaj nie był. Co w domku nade mną? Dałem ci ammo. Widzi mnie. Leczyłaś? Dostał, leży. Drugi nie żyje. Nice. Ale nas dojechali, ajajaj. Nawet mi nie trafił, no, myślałem, że... Chłopako. Myślałem, że mnie porobi, ale na szczęście nie. A powiedz mi, ja mogę sobie ewentualnie ulepszać pistolet? Znaczy, no mi się wydaje, że ulepszyć tak, no nie podnosimy innych broni, nie? Ja sobie M-kę też upgrade'uję, chociaż na tą zieloną. Znaczy, no zrobię to tak, że ją podmienię, nie? Ale M-ka dalej M-ka, nie? Co, helikopter chyba, co, panie? Daj, na fragi. Dawaj, wskakuj i lecimy stąd. Ja wywaliłem mój pistolet, dobra, znajdzie się kiedyś. Może chociaż teraz i kill off nie zniknie. Oby, bo ostatnio, kurde, te bugi w Fortnite są epickie po prostu.
Zobaczymy, czy ktoś chciał nam przejąć naszego Ant-Mana, czy tam Ant-Mana? Ant-Mana, nikt chyba nie chciał naszej psiej budy. O, mamy Rifta, dawaj. Ale Riftem nie wlecisz helikopterem. No właśnie. Tak, o, pa. Hop! Bonsai! Do strefy chyba, nie? Tak, gdzieś można w głąb. W ogóle jakoś strasznie wysoko jesteśmy. Chyba wyżej jak rift normalny, nie? Tak, te rifty są no jakieś super wysokie. I w ogóle szybszy jesteś jak lecisz. Bardzo dobrze. Tęskniłem z tymi riftami, ci powiem szczerze. Gdzie są chłopy jakieś? Nie wiem. Ale wiem, że wskakujesz. Tym razem podmieniłem moje auto firmowe. Więc skakuj do mnie, zobacz jakie teraz mam firmówkę. O! Spedycję otworzyłeś! Biznesy się nie powodzą ostatnio. Właśnie chyba się powodzą, bo widzę tu spedycję otwarta. Tiry nie są tanie, mordo. Ale ostatnio... helikopter? Tak, dawaj. Jaduj, jo, pa co robię? Łamię przepisy dla ciebie. Widzę. Samo góry, chłopaki. Ale wyskoczyłem. Ale że chłop dachuje? Przed nami są, oni lód zbierają, co oni robią? Jeden został. Dawaj tego co został. Dobra, ma minus Kev. Idę. No, tańczy. Co, on sam sobie bombę rzucił. Dawaj go, uważaj trap. Dobra, nice. Super. Gdzie na? Jest drugi na mnie. Chodź tu, mam go w oksie, chodź, patrz. Wow, co gdzie on jest? Nad nami. Dobra, ja plan jest prosty, ja mu rzucam bombę, patrz. Chodź do mnie. Idę. Gdzie ten dance revolution? Dawaj go. Co za cham, jeszcze mnie zabudował. Tańczy. Te bugi bomby są piękne po prostu, nie? O, jest i rybka. Kozak. Pa, są za nami, chłopy. Patrz. Chodź. 30! Za nami chodź. 30! Będzie leżał. Jednego mamy na plecach, ja się z nim biję. To piłkara jest jakaś, wiesz? Nie wiem, gdzie on zaskoczył. Aha, nie. Nie, tu jest na dole. 40. Nie tańczy, musimy go zabić. Mam w miarę low. Wchodzę od góry. Idzie. Dobra, nice. Chyba nie zdążyłem podmienić zdrowia. Pod... matców, ty. On jest w tym budynku chyba, co się pali, wiesz? Przed nami jest tu jak poszemkę. Mam, już walę. Przy krzaku. 28. Super. Dostałem snajpę, ała. No tutaj mnie zaskoczył chłop. To mnie zaskoczył. Uważaj, kevik. O, spokojnie. Od góry cię podjeżdża, od góry. Drugi od boku. Ja chilluję. To on ci pod jankę robi. Dobra, na spokojnie. Wszedł ci. Próbował mnie zabić, ale mu się to nie udało. Drugiego masz u góry, jak coś. Kevika se daj. Spokojnie, tamten cię podjeżdża, chciał cię podjechać od dołu. Dobra, chodź do mnie. Musisz uleczyć bandażowicą, jeżeli dasz radę. Nie da się. Dobra. Ale żeś się tak nie zabudował? Na kozaka? Gdzie na? No problem. Jest na lewo, dawaj. Na prawo, miałem na myśli. O, za kierunki świata mi się mylą. Chłop trzyma. Został. Tu jest. Tu jest, low ma, chodź. Chodź do mnie. Spamuję. Wow. Dałem low. Leży, szukam go, jak coś, spokojnie. Dobra, drugi jest tam, nie? Z jego duo, mi się zdaje. Został, ma zero. Dobra, nice, spoko. Ale go zautlejowałem, jak to zobaczysz, to szef. W ogóle ja gram tylko pompa, challenge. Ja też gram tylko pompą i ci powiem, że... ja wiem, że to tylko pompa, ale... Dejdy. Dobra. Mamy w ogóle team na team. Dwóch jest, no. Nie, są jeszcze wyżej? Wbili się? Tak, oni sobie budują do góry i myślą, że coś zrobią z tego, a oni dostaną w głowę i się skończy pajacerka. Dostał minus 33. Dobra, mnie sprayuje chłop. Co robisz? Chcesz HG, tak? Tak, jestem na HG. Dobra. Dostał jeden krak. Jest tam, gdzie, dawaj. Dostał 73? Chodź do mnie. Idę. Leciał w dół. Czekaj. Dostał, leży. Super, drugi jest tam, nie? Tu jest. Elo mordo. Ucieka na dół. Zeskakuje. Leciał na dół. Widzę tam. Go. Chodź, przestawię ci, bo on spada. Teraz mam tyrolkę jak coś. No jest tu na mnie jest. Dawaj go. Parel.
Jestem. No i to edytuję ci. Patrz go. No co za wariat! Trzeba buszczadę. Jest w strefie. Dawaj go. Widzę. Gdzie on wyjdzie? No chodź, tu bo grzeje na ciebie mordo czajnik. On po boksie, chodź. Widzę. Nie, trzymał go. Dawaj go. Ja no nie trafię tak. Chodź na górę. Wyszedł dołem. Mam 2 HP, nie? Gości, wiesz do mnie? Przecież, co wciśnię. Nice. Dobra, zabiłem go. Ajajajajaj, nie mogę go w ogóle schwycić, nie? Ten czajnik tak, jest bardzo ciężki, no. Moi drodzy, ledwo co uszedłem z życiem, nie miałem możliwości tego chłopa porobić. Smalczyk robił wszystko, co mógł, żeby mi go wystawić, ale no niestety, grałem czajnikiem, wiecie, ta pompa jest mega wolna, ja ją cały czas grzałem, czekałem, żeby trafić idealnie gościa w czosnek, żeby zrobił mostek, no ale niestety się nie udało. Smalczyk odruchowo go zabił, ale i tak moim zdaniem super meczyk wyszedł. Mam nadzieję, że wam się podobało, wbijacie do Smalczyka, oczywiście do jego kanału, link znajdziecie w opisie, tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Cześć!